Szanowni, chcę porozmawiać z wami na temat nowego rodzaju równań, równań kwadratowych. Tego się w szkole podstawowej, o tym się w szkole podstawowej nie wspomina, ale no cóż, analizując nasze zadanie o amplitudzie ściśnięcia sprężyny pod wpływem ciężaru, który spadał na nią z wysokości H, okazało się, że ta amplituda spełnia równanie kwadratowe i dobrze by było wiedzieć przynajmniej, że coś takiego daje się rozwiązać. Więc do tej pory na matematyce rozwiązywaliśmy równania liniowe. Takie równanie nazywa się liniowe, x jest niewiadomą, a i b są współczynnikami. No i jak łatwo się przekonać, x równa się minus b przez a jest rozwiązaniem tego równania. Oczywiście to rozwiązanie ma sens wtedy, jeżeli współczynnik A jest różny od zera. I to nie ma dla was żadnych tajemnic. Takie równanie nie mają dla was żadnych tajemnic. Natomiast ups, to muszę się pozbyć tego. O. Dobra. Natomiast to równanie, które żeśmy napotkali, miało inną formę. Ta niewiadoma w naszym przypadku to była ta amplituda, występowała w drugiej potędze i w pierwszej potędze. No, to równanie nazywa się liniowe, dlatego że x niewiadoma występuje w pierwszej potędze. No a to nazywa się kwadratowe, ponieważ niewiadoma występuje w kwadracie, oprócz tego, że jeszcze może występować w pierwszej potędze. No i znowu, tak jak tutaj, to równanie miało sens, jeżeli a było różne od zera. Podobnie tutaj zakładamy, że a jest różne od zera. No i teraz chciałem szybciutko pokazać wam, jak takie równanie można rozwiązać. O tym się będzie mówiło w liceum, ale zdaje się, że się nie podaje gotowe wzory, a nie tłumaczy się uczniom, skąd one się biorą. Otóż ta metoda, którą chcę wam tutaj zaprezentować, jest autentycznie starożytna. Istnieją podejrzenia, że na długo przed naszą erą matematycy w Mezopotamii umieli rozwiązywać takie równania, no pojawiały się one w jakichś życiowych problemach, w rodzaju spraw spadkowych, na przykład które sędziowie musieli rozstrzygnąć. No więc wyobraźmy sobie, że mamy, a no właśnie, no i stamtąd zapożyczoną metodą chcę wam to równanie rozwiązać. No i wyobraźcie sobie, że mamy takie równanie, no i skoro a jest różne od zera, no to ja mogę przez a podzielić, tak? No to wtedy to równanie będzie wyglądało tak, no przy x kwadrat będzie jedynka, przy x będzie b przez a ten zamiast c pojawi się c przez a. No wszystko jest w porządku, ponieważ a było różne od zera. Otóż ja teraz spróbuję zapisać to równanie w równoważnej postaci. To znaczy wprowadzę dwie liczby. Jedną nazwę x1, a drugą x2. I spróbuję pokazać, że to równanie można zapisać w taki sposób. Mianowicie x minus x1 razy x minus x2 równa się 0. No rzeczywiście, dlatego że jeżeli rozwinę teraz te dwa nawiasy, no to tak, będę miał x kwadrat minus x1 razy x, minus x2 razy x, minus x1 razy x i plus x1 razy x2. No plus, bo tutaj te dwa minusy pomnożone przez siebie dadzą plus. A zatem zapisane w tej postaci równanie mogę rozwinąć do takiej postaci. No i stąd wynika, że mogę przyrównać współczynniki, tak? Przy x kwadrat jest jedynka, tak jak tutaj. Przy x tu stoi minus x1 plus x2, a tu stoi b przez a. Stąd wynika, że x1 plus x2 to jest minus b przez a. A tu, to się nazywa wyraz wolny, równa się x1 razy x2. A tutaj to było c przez a, czyli mogę przyrównać x1 razy x2 do c przez a. Innymi słowy, te dwie postacie są całkowicie równoważne. Ta zależy od dwóch parametrów b przez a i c przez a i ta zależy od dwóch parametrów x1 i x2.
I jeżeli z tych równań wyznaczę x1 i x2, w zależności od b przez a i c przez a, no to rozwiążę de facto to równanie. Ale teraz to równanie ja umiem rozwiązać, bo zauważcie, że tu mamy iloczyn dwóch liczb zapisany w abstrakcyjnym języku algebry. Iloczyn dwóch liczb jest równy 0, jeżeli któraś z tych liczb jest równa 0. No więc to znaczy, że rozwiązaniami tego równania jest x równa się x1 albo x równa się x2. Te wartości x-a, niewiadomej x1 i x2 spełniają to równanie. Powodują, że po podstawieniu ich do tego równania otrzymujemy 0. Powodują, że to równanie jest spełnione. No to teraz, żeby zobaczyć, co można z tym zrobić dalej, popatrzmy na oś liczbową. Mamy sobie oś liczbową. Na tej osi liczbowej zaznaczymy dwa rozwiązania. x1 i x2. Mówię o nich rozwiązania, bo to są te wartości x-ów, dla których to równanie jest spełnione. Załóżmy, że x1 to jest mniejsza wartość, a x2 większa. Otóż punkt leżący dokładnie pomiędzy tymi dwoma wartościami to jest średnia arytmetyczna wartości x1 i x2. Warto to sobie uświadomić. Odległość punktu o współrzędnych x1 plus x2 przez 2 na osi liczbowej od x2 jest dokładnie taka sama jak od x1. No, to jak zaznaczę sobie ten punkt, to on będzie miał współrzędne, no tu x1 plus x2 to było minus b przez a, no to on jeszcze muszę podzielić przez 2, to on będzie miał współrzędne minus b przez 2. No bardzo dobrze. No ale teraz to oznacza, że x1, x2 może zacznijmy, x2 to jest minus b przez 2a plus odległość między tymi punktami, odznaczmy ją jako delta, grecka litera delta. No a x1 to jest z kolei, x1 leży na lewo, jest mniejsze niż minus b przez 2a, czyli x1 to będzie minus b przez 2a minus delta. Bardzo dobra. No to zapisaliśmy to sobie tutaj. Zapisaliśmy to sobie tutaj. I teraz możemy wykorzystać drugie równanie. Ile się równa x1 razy x2? No, mnożymy x1 razy x2 i co widzimy? No to jest typowe zastosowanie wzoru skróconego mnożenia, bo to jest tak różnica kwadratów, tak? Różnica kwadratów x1 razy x2 to jest kwadrat pierwszego wyrażenia, pierwszego tutaj składnika, minus kwadrat drugiego składnika, bo mnożymy przez siebie sumę dwóch wyrazów i różnicę dwóch wyrazów. No to x1 razy x2 to jest b przez 2a do kwadratu, no bo czy bierzemy minus b przez 2a i mnożymy, podnosimy do kwadratu, czy b przez 2a i podnosimy do kwadratu, to jest wszystko jedno. Odjąć delta kwadrat. No a to z kolei wiemy z porównania postaci tych równań, wiemy, że to jest c przez a. No to teraz pozostaje wyznaczyć delta kwadrat, bo popatrzcie, znamy położenie tego punktu. Jeżeli wyznaczymy delta kwadrat, to będziemy umieli wyznaczyć i x2 i x1, prawda, z tych wzorów. No więc delta kwadrat to jest b przez 2a do kwadratu minus c przez a. Po prostu przenoszę delta kwadrat na drugą stronę, c przez a na tą stronę i potem jeszcze odwracam kolejność, odwracam to równanie po prostu, żeby mieć jakby to, co chcę policzyć po lewej stronie. No to i w takim razie delta to jest pierwiastek. Pamiętacie, delta jest liczbą dodatnią, tak? To miała być odległość stąd dotąd, to odległość to jest dodatnia liczba. Pierwiastek z tego wyrażenia tutaj, tak? Udało mi się taki piękny pierwiastek tutaj narysować. A więc delta to jest tyle, to jest delta, tak? No i teraz x2 to jest minus b przez 2a plus delta. A x1 to jest minus b przez 2a minus delta. Teraz w takim tradycyjnym ujęciu jeszcze się te wzory nieco przekształca, ale ja już nie chcę tego robić, dlatego że
zależy mi na tym, żeby przekazać intuicję, skąd się ten wzór bierze, a jego ostateczną formę, polerowanie jego ostatecznej formy, to może rzeczywiście poczekać na następny etap kształcenia. Dziękuję bardzo.